Ladies and gentlemen, thank you for your patience. We were deep in discussion, so we had to tear away from that to come on and join. But we've already managed to have a good discussion this morning on some critical issues with the minister. I'd like to welcome you all to this this May meeting on behalf of the American Chamber of Commerce in Poland. As we discussed with the minister and her team, we have a similar goal as employees, as investors, as residents and citizens of Poland, and that's a prosperous Poland that provides opportunity for our people, our younger generation, as well as providing opportunity for people of every age to stay engaged in the workforce and to have an environment that allows people to continue to work, continue to add value to society without the risk of interfering with whatever benefits they've accumulated over time. A strong and talented workforce is absolutely important to the continued growth of the Polish economy. And as Poland faces demographic challenges going forward, it is important that we address these so we balance family, we balance the work-life balance, in the famous words, but that we also remember that in the global competition for investments, we need to get this mix correct. So that Poland maintains its workforce, it keeps its young, talented people here and working, and we take advantage of the good situation. Oh, I'm sorry, you didn't keep this up. We have discussed a little bit, and I'm sure the minister will touch on some of these issues about workforce availability, flexibility, as I mentioned, about motivating people to stay in the workplace and keep adding their value, about retirement savings options and what can be done to secure a better future for people in their later years. So we're very fortunate to have with us the Minister of Family, Labor and Social Policy, Elżbieta Rafalska, and we are also very pleased to have Deputy Minister Zielinski with us, who will add his expertise to the discussion today. The minister brings to the table a great amount of experience dealing with social issues, social problems, as well as government at the local level, and as well as her current post serving as a member of parliament and serving as a minister in, previously in the government at the same ministry that was labor. So we're very fortunate to have this experienced representation from the ministry. And with that, it's my great pleasure to introduce to you Elżbieta Rafalska, the Minister for Family, Labor and Social Policy of the Republic of Poland. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czujemy się tu zaszczyceni, godnie przyjęci. I jestem w towarzystwie pana wiceministra, podsekretarza stanu Marcina Zielenieckiego, pana profesora, eksperta też od prawa pracy i aktualnie przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej ze swoimi ekspertami z resortu, z dyrektorem Departamentu Prawa Pracy, panią Anitą Barak i z panią dyrektor odpowiedzialną za Departament Polityki Międzynarodowej, panią Monikę Szostak. Proszę Państwa, kieruję resortem, który, jak przed chwileczką powiedział Pan Przewodniczący, od niedawna jest resortem rodziny, od zawsze był resortem pracy. Z całą pewnością ta część, a więc ta praca jest tym elementem, którym Państwa w największym stopniu też interesuje, ale kogoż nie obchodzi rodzina, bo wszyscy przecież mamy też własne rodziny i ta praca jest tą częścią też tej rodziny. Potem mamy oczywiście politykę społeczną, w której mamy i zabezpieczenie społeczne, i system emerytalny, w którym wiele rzeczy
też się dzieje. Myślę, że nie jest nam tu wszystkim obojętna też ta polityka rodzinna, ponieważ rodziny pracownicze i to, jakie mają otoczenie, jakie mają warunki, czy one są przyjazne, czy nie, dla nas wszystkich jest niezwykle ważne. Spotykamy się też w takim momencie szczęśliwym chyba dla całego też polskiego rządu, bo dobrego dla polskiej gospodarki. Przecież wczoraj były najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, które były danymi lepszymi od tego, o czym mówili eksperci. Gospodarka ma się dobrze, albo można nawet powiedzieć bardzo dobrze. Te prognozy, ten stan faktyczny okazał się lepszy od prognoz. Mamy 4% PKB, więc rośnie konsumpcja prywatna, wszystkie te wskaźniki się poprawiają. Oczywiście tu nie ulegamy żadnej euforii i realistycznie to oceniamy. To na podstawie jednego kwartału nie będziemy mówili o całym roku, a po roku chciałoby się, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze więcej i jeszcze dłużej. I oczywiście mamy taką świadomość, ale te dane dotyczące kwartalnych informacji gospodarczych są dla nas cenne i to, że inwestycje i zarówno te finansowane ze środków krajowych, te samorządowe i te ze środków unijnych ruszyły, to jest ważne i że ciągle w tej konsumpcji prywatnej, w tym wzroście gospodarczym jest udział tego pieniądza, który został włożony z budżetu państwa na realizację programu, a jest to niemały pieniądz, bo ponad 23 miliardy złotych, znaczna część tych pieniędzy jest wydawana na bieżąco, szczególnie przez te rodziny o niższej sytuacji dochodowej, a część z nich, czego dawno nie było w Polsce, zaczęła też oszczędzać, bo przecież do tej pory Polacy uchodzili za naród, który nie słynie ze skłonności do oszczędzania, na co zwykle ci, którzy zajmowali się sytuacją dochodową rodzin, mówili, że no po prostu te dochody rodzin są zbyt niskie czasami, żeby pozwolić sobie na oszczędności. Dzisiaj Polacy zaczynają oszczędzać, a państwu tylko powiem, że w jednej z takich zupełnie prywatnych sytuacji pani mówi, że dostaje na swoją córkę 500 zł i mówi, wie pani, ja oszczędzam z tego 200 zł, odkładam z tych 500 zł, ale marzyłoby mi się, żebym mogła tej córce odłożyć całe 500 zł na przyszłość, na jej zabezpieczenie. To tylko pokazuje takie bardzo poważne i odpowiedzialne też podejście. Ale odniosę się teraz krótko do rynku pracy, bo pewnie ciekawsze będą dla państwa bardziej interesujące pytania, które będziecie do nas adresować. Na rynku pracy jest z punktu widzenia ministra rodziny sytuacja bardzo dobra, najniższe bezrobocie 7,7 według Eurostatu. Jeszcze mniej pewnie z punktu widzenia państwa, jako pracodawców, jako biznesu, to robi się z tego powodu otoczenie coraz trudniejsze, ponieważ no, trudniej jest o tego pracownika. I mamy rynek pracownika i mamy też rosnące wynagrodzenia, z tego akurat się bardzo cieszymy, to może państwa trochę boleć, ale dzisiaj jak chcemy mieć przywiązanego też do firmy dobrze wykwalifikowanego pracownika, to też czekamy w Polsce na ten realny wzrost wynagrodzeń. Nie chcemy w Europie i w świecie konkurować tylko niskimi kosztami pracy. Nie chcemy, żeby ta konkurencyjność wynikała z tego, że płacimy mniej. To, co państwa też, jak na naszym spotkaniu poprzedzającym niezwykle interesowało, to, co jest związane z rynkiem pracy i z kodeksem pracy. I mogę tu powiedzieć, bo w szczegółach to powie też pan Marcin Zieleniecki, że rząd, pani premier powołała komisję kodyfikacyjną. Jest to komisja kodyfikacyjna, którego celem jest przygotowanie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i planowany termin ukończenia tych prac, który został wskazany, to jest marzec 2018. Jeszcze tego nikomu nie mówiliśmy, ale już wiemy, że komisja mówi, że osiągnięcie tego terminu będzie
bardzo trudne. Ja nie lubię mówić o terminach, jak te terminy nie są jeszcze z przyczyn formalnych zmienione, ale wszystko wskazuje na to, że bardzo trudno będzie przygotować te zmiany. Dla Państwa to już jest też jakaś wskazówka, aczkolwiek te część tych rozwiązań, nad którymi w tej chwili ta komisja kodyfikacyjna pracuje, a jest to typowo ekspercka komisja, ona się składa z ekspertów wyznaczonych ze strony rządowej, ale też ekspertów ze strony pracodawców i ze strony związków zawodowych i wyznaczone są te osoby, tak jak mówię, przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, ale w każdej sytuacji są to po prostu specjaliści z zakresu prawa pracy. Jeżeli nie będzie w wymaganym terminie tego efektu finalnego, to być może będziemy robić w ten sposób, że będziemy etapowo podejmować decyzje o nowelizacji poszczególnych rozwiązań. Padło na tym naszym spotkaniu to, że ta elastyczność form zatrudnienia jest dla Państwa bardzo ważna, więc mogę tu powiedzieć o tym, które są zawarte już też obowiązujące, o których Państwo wiecie, ale tu mamy tą możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych. Mówimy tu o tym dopuszczalnym do 12 miesięcy. Ja pamiętam, jak uelastycznialiśmy nasz kodeks pracy, to robiliśmy to też w trudnym momencie. To był chyba też 2008-2009 rok, w którym za tym uelastycznieniem stały argumenty, że jest kryzys i trzeba wszystko stworzyć takie warunki, żeby dać tą elastyczność ruchu w jedną i w drugą stronę. I kryzys minął, mamy się świetnie, my dalej uelastyczniamy, więc z jednej strony musi być ta elastyczność, a z drugiej strony ja jako minister też myślę o tych zabezpieczeniach, które wynikają z punktu widzenia bezpieczeństwa tego przyszłego emerytalnego i zabezpieczenia pracowników. Mówimy tu o możliwości stosowania różnych systemów rozkładów czasu pracy, o możliwości zatrudnienia pracowników w niedzielę i w święta. Ten temat też się pojawi. Absolutnie pewnie Państwu nie mogę odpowiedzieć, bo w tej chwili nad tą ustawą, chociaż gdybyśmy wrócili do ustawy ograniczającej handel w niedzielę, to wiemy, że w tej chwili trwają prace w parlamencie, trwają prace w podkomisjach i nic tu w tej chwili nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Na pewno to, co możemy powiedzieć, że ambitne te założenia o tym, że możliwe jest wprowadzenie tego w drugim półroczu tego roku, całkowicie nie wchodzą w grę. To już jest nierealne, więc na pewno w tym roku te regulacje nie będą tak mi. Też nie chcę przesądzać za parlament, bo to nie są moje decyzje, ale jeżeli zbiłabym tak czas pracy podkomisji, komisji, potem parlament, senat, podpis prezydenta i potrzebne do tego bezpieczne jakieś wakacje legis, to wydaje mi się, że ten rok jest bardzo trudny do wprowadzenia, ale tak jak mówię, to już są decyzje parlamentu. Mamy też modyfikowanie warunków zatrudnienia pracowników bez konieczności rozwiązywania stosunków pracy i ponoszenia z tego tytułu kosztów przez pracodawcę. Znoszenie obciążeń biurokratycznych, to jest dla Państwa bardzo ważne, a dla mnie przy jednoczesnym zachowaniu standardów ochronnych dla pracowników, ale myślę, że te standardy ochronne to trudno sobie wyłącznie przypisywać tą troskę, każdy dobry pracodawca również o te standardy dba. Pracownik, który wie, że ma dobrego pracodawcę, jest zawsze tym pracownikiem, na którego bardziej możemy liczyć. I jakie mamy w tym zakresie rozwiązania? A więc możliwość korzystania z rozwiązań dotyczących transferu pracodawcy, czyli do przejmowania pracowników przez kolejnego pracodawcę w trwających stosunkach pracy, ułatwienia dla pracodawców w wydawaniu świadectw pracy, zniesienie obowiązku kierowania na badania wstępne i jakie jeszcze trwają prace, to powiem o tym.
o czym mówiliśmy na spotkaniu, a więc skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, zwłaszcza akt osobowych. Mówimy tu, proszę Państwa, o tym znaczącym skróceniu akt tego okresu 50-letniego do 10-letniego okresu, ale to też trwają prace. Umożliwimy prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej i przyjęcie jako zasady dokonywania wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe pracownika i to wtedy występowałoby jedynie na wniosek pracownika występowałaby wypłata wtedy do ręki, w innym wypadku byłoby tak jak to regulacja. To jeszcze nie są, chyba się nie mylę, to nie są jeszcze obróbce w Sejmie, one są ciągle w Ministerstwie Rozwoju, chyba do nas jeszcze też te projekty nie trafiły, ale proszę Państwa, nie wiem ile czasu, ja myślę, że jeżeli będą też pytania do nas z sali, to chętnie na te pytania udzielimy odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani Minister. Chciałbym proszę przypomnieć wszystkich z hali, że Pani Minister i Panie Wiceminister nie są odpowiedzialne dla wszystkich decyzji i stanowisko rządu. Chciałbym sugerować, że pytanie dotyczy na sprawę kompetencji. Wiem, że jest taki tentacji, pytam o każdą sprawę, ale mamy świetną okazję dzisiaj rozmawiać o ważnej rzeczy. Chciałbym podziękować też mojej koleżankę z Rady Dyrektorów Joli Jaworska, że będzie pomagać na stronę merytorycznej dyskusji i pytania, bo Jola nie tylko jest członek Rady Dyrektorów, ale przez ponad 10 lat prowadzi nasz komitet o sprawy siły roboczej i kapitał ludzki. Jest nasz taki wewnętrzny ekspert na zarządu takich sprawach. Jeszcze raz Pani Minister, Pani Wiceminister, dziękuję i zapraszam na pytanie. Jole, mogę zapytać? Może jeżeli z Państwa strony nie ma pytań, to przynajmniej na razie. Chyba, że są. A, jest, proszę bardzo. Ja nazywam się Andrzej Latwia. Rodzina jest strasznie ważna do stowarzyszenia i do naszej społecznej towarzystwa. Ale jednak miliony Polaków zostało zostawili Polskę. Nie na korzyść polskim, bo myśmy tych ludzi wykształcili. W jakim poszło do narodu. Mało z nich wraca. Co możemy zrobić, żeby pomóc w tej sytuacji, nie tylko w Polsce, ale w tych rodzinach? Proszę Państwa, to jest bardzo poważny problem, który Pan poruszył. Ale ten problem wyjazdów emigracji zarobkowej Polaków za granicę kiedyś był traktowany przez poprzedników jako sposób rozwiązywania problemów związanych z trudną sytuacją na rynku pracy. Czyli wtedy mówiliśmy te 2 miliony, 1,5 miliona Polaków, którzy wyjechali za lepszymi zarobkami, a czasami za miejsce pracy, za zatrudnieniem, bo była gorsza sytuacja na rynku pracy, to rozwiązywało nasze problemy krajowe, a tak naprawdę pogłębiało nasze problemy krajowe, bo odbył się drenaż mózgów, wyjechało bardzo wiele świetnie wykształconych, mobilnych, kreatywnych, młodych ludzi, którzy za granicą zakładali rodzinę i jak wyjeżdżali, to może ktoś miał nadzieję, że wrócą, robili tam swoje kariery zawodowe, i oni nie chcą dzisiaj wracać, tak? Oni okrzepli w innych kulturach, założyli tam swoje rodziny, tak jak powiedziałam. I dzisiaj mamy problem, bo mamy 7,7 ten wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, brakuje rąk do pracy, brakuje tej też częściowej zmiany pokoleniowej. Tu jest taki duży ubytek,
demografia jest nieubłagana, tego co już było się nie zmieni. 500 plus zaskutkuje nam ten wzrost urodzeń w przyszłości. Jesteśmy też po Brexicie, ale ja sądzę, że część osób, nawet jeżeli przestraszyło się tego, co będzie w Wielkiej Brytanii, to prędzej zmieni kraj pobytu, niż wróci, chociażbyśmy bardzo chcieli. Pracujemy i rząd tu się zastanawia nad dodatkowymi zachętami do tego, żeby te osoby chciały wrócić. Taką jedną z tych zachęt, chociażby na to liczymy, ale zapewne niewystarczającą, jest koniunktura gospodarcza, czekające miejsca pracy. Państwa firmy, które mówią o tym, że potrzebują wyspecjalizowanej kadry, które dają propozycje rozwoju zawodowego, dobrych wynagrodzeń, stabilne takie zatrudnienie, jeżeli trafiają się nam dobrze specjaliści. Stąd ja, chociaż nie odpowiadam w żadnym stopniu za to, co minister rozwoju gospodarki i za biznes, jestem zainteresowana Państwa rozmową, bo Państwo tworzycie ważne miejsca pracy. Takie miejsca pracy, które w Polsce są na pewno atrakcyjne do tych, o których ja mówiłam. Niech wyjadą na parę, dwa, trzy lata, niech poznają tamten biznes, doskonalą języki, zobaczą, jak się funkcjonuje w tamtych krajach, ale niech wrócą tu i znajdą tu zatrudnienie. Pracujemy nad tymi rozwiązaniami, szukamy takich zachęt, jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, sugestie. Chcemy te talenty, najzdolniejszą młodzież, która dostaje atrakcyjne czasami stypendia, która jest wyłowiona natychmiast, spotyka się z zagranicznymi propozycjami zachować na polskim rynku pracy. Są na nim zbyt cenni, żebyśmy chcieli z nich zrezygnować. Dziękujemy Pani Minister. W zupełności myślę, popieramy takie stanowisko i bardzo chętnie włączymy się. I tutaj, jeżeli są pomysły ze strony naszych członków, jak Państwo widzą, jak można by było pomóc, zmotywować Polaków z zagranicy do powrotu do Polski, to bardzo prosimy. Proszę Państwa, ja sama doświadczam w resorcie, w którym kiedyś nie było najmniejszych problemów z zatrudnieniem. I jaka jest trudność, ile ofert ogłoszeniowych dawałam, żeby znaleźć dobrych informatyków, żeby znaleźć dobrych specjalistów. To po prostu graniczy już czasami z cudem, tak? Kolejna oferta, coraz wyższa cenowo, a my mamy swoje ograniczenia, dosłownie ustawowe, tak? Nie możemy zaszaleć tu finansowo. Mamy naprawdę poważne trudności, żeby dostać wysokiej klasy, znaleźć wysokiej klasy specjalistę, które chciałby pracować, a jak popracuję krótko, to czasami przeleci przez ten resort, mam CV, fajne zatrudnienie, to dobrze brzmi, ministerstwo zna te ministerialne korytarze, ale wniesie gdzieś dalej, nie jest to takie wymarzone miejsce pracy, chciałabym sama jako pracodawca, czy właśnie pracodawcą to jest dyrektor generalny, ale chciałabym mieć też właśnie najlepszą kadrę. Proszę Państwa, kolejne pytania do Pani Minister. Śmiało, proszę. Dzień dobry, Kamil Jabłoński, Warmińskiej Spółki. Pani Minister, chciałbym zapytać o założenia projektu ustawy dotyczące emerytalnych pracowniczych planów kapitałowych. Czy w ogóle już zostały wykrystalizowane? Czy jest już jakiś projekt w tym zakresie? Ewentualnie jakich pracodawców miałby ten projekt dotknąć i kiedy możemy się spodziewać, że rząd przedstawi ten projekt ustawy? Dziękuję bardzo. Ja Państwu udzielę takich ogólnych informacji, o bliższe szczegóły poproszę wiceministra Zielonieckiego, proszę, żeby za dużo tych szczegółów nie zdradził. Ale mogę powiedzieć tak, że chyba te zapowiedzi,
które się w mediach pojawiały, o tym, że termin 1 stycznia 2018 to będzie wprowadzenie, może być trudny do wprowadzenia. Nie jesteśmy na takim etapie, że gotowy jest projekt ustawy. Czyli zanim nie dostaniemy, będziemy mieli taką materię ustawową, która jest w konsultacjach, to nie możemy tu nic więcej ponad to powiedzieć. Jeżeli chodzi o pracownicze programy emerytalne, absolutnie podpisuję się pod tą ideą. Uważam, że jest ona potrzebna, jest ona konieczna i jest dobry moment, właściwy moment w Polsce, żebyśmy do tego wrócili, bo poważnie dużo o tym się mówiło chyba w 1998 roku, w którym robiliśmy tą dużą reformę emerytalną, która w jakimś stopniu się mocno skompromitowała i uderzyła jakby to, co wynikało z tego niespełniającego oczekiwań przyszłych emerytów, a więc ta wtedy sprzedawana wizja wysokich emerytur, dzisiaj weryfikowana przez rzeczywistość, trochę utopiła ten filar dodatkowego zabezpieczenia. I dzisiaj jest dobry moment, że trzeba po prostu powiedzieć, że te programy pracownicze trzeba też zacząć budować i pod taką ogólną ideą się podpisujemy, natomiast pod szczegółami wtedy, jeżeli rzeczywiście do nas z resortu rozwoju płynie konkretny projekt, ale ja poproszę pana ministra Zielenieckiego, bo on na tym poziomie roboczym jest w kontakcie z resortem wicepremiera Morawieckiego. Witam państwa. Kilka słów na temat jak gdyby sytuacji dzisiejszej. Tak jak pani minister zauważyła, regulacje, które dzisiaj obowiązują odnośnie pracowniczych programów emerytalnych, to są regulacje z roku 1998. I właściwie myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni, że rozwój pracowniczych programów emerytalnych w Polsce po prostu nie jest satysfakcjonujący. Możemy się zastanawiać, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. My właściwie jesteśmy po analizie wszystkich rozwiązań dotyczących systemu emerytalnego i pierwszofilarowych, i drugofilarowych, i trzeciofilarowych, dlatego że byliśmy zobowiązani do końca 2016 roku przeprowadzić przegląd systemu emerytalnego. Taki przegląd sporządziliśmy, on dotyczy również właśnie trzeciego filaru. Pani minister wspomniała o tym, że mamy dogodny moment do tego, aby w tej chwili rozmawiać na temat zmian założeń tego systemu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o poprawiającą się sytuację na rynku pracy. Ja myślę, że takim głównym powodem braku rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce do tej pory był po prostu niski poziom zarobków. W sytuacji, w której mówimy o elemencie systemu emerytalnego, który ma charakter dobrowolny i w którym pracownik decyduje o tym, czy chce dobrowolnie oszczędzać na starość, czy też nie, można powiedzieć, że zawsze te tak zwane pierwsze potrzeby, one stanowią priorytet, prawda? I gdzieś tam ta perspektywa osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli pracuję, a jestem osobą relatywnie młodą, to jest perspektywą, powiedzmy, odleglejszą. Więc sytuacja na rynku pracy się poprawia, rosną nam wynagrodzenia, przeciętne wynagrodzenia, to jest na pewno element sprzyjający temu, żeby można powiedzieć, postawić na trzeci filar, na dobrowolne oszczędzanie na starość, ale takich elementów sprzyjających jest więcej. To znaczy, jedną z barier, która jak gdyby nie pozwalała na rozwój pracowniczych programów emerytalnych, był zmieniający się rynek pracy. Mam na myśli przede wszystkim tak zwaną mobilność pracowników. Te rozwiązania, które zostały przyjęte w 1998 roku, one zakładały, że kariera zawodowa pracownika po prostu będzie związana z jednym zakładem pracy, prawda? Ten pracodawca stworzy taki pracowniczy program emerytalny, ale w razie
w razie zmiany zatrudnienia, można powiedzieć, tutaj nasze rozwiązania prawne nie były na tego typu sytuacje mobilności, zmiany zatrudnienia, zmiany formy świadczenia pracy po prostu przygotowane. I w sytuacji, w której jakby to oblicze rynku pracy się zmieniło, coraz częściej zmieniamy pracę, zmieniamy formę świadczenia pracy, przechodzimy na przykład na działalność gospodarczą albo odwrotnie z działalności na zatrudnienie pracownicze, no po prostu ten sztywny gorset pracowniczych programów emerytalnych się nie sprawdzał. I z takich, powiedzmy, ogólnych elementów, które też, to zabrzmi dość paradoksalnie, ale to też jest bardzo ważny element, można powiedzieć, takim elementem istotnym jest poziom zabezpieczenia emerytalnego, który jest jak gdyby gwarantowany przez ten bazowy system państwowy. I właściwie, jeżeli popatrzymy na ten element systemu emerytalnego, to właściwie jesteśmy na takim etapie, w którym system emerytalny zaczyna być coraz bardziej jak gdyby dotykany skutkami zmian wprowadzonych w 1999 roku. Mam na myśli tutaj przede wszystkim spadającą stopę zastąpienia wynikającą z nowej formuły ustalania wysokości emerytury. Przypomnę, że w 1998 roku zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tak zwanej formuły zdefiniowanej składki. Im więcej wniesiemy do systemu, tym, powiedzmy, nasze świadczenie jest wyższe, ale stopa zastąpienia spada, prawda? No i to jest też element, który sprzyja temu, aby stawiać na dobrowolne formy oszczędzania na starość. Także z tych wszystkich trzech powodów wydaje mi się, że rzeczywiście jest to moment sprzyjający, a jesteśmy na etapie, właściwie rozpoczynamy konsultacje społeczne założeń zmian w tym zakresie. Tak to wygląda. Jesteśmy po jednym posiedzeniu Zespołu do Spraw Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego. Rozmawialiśmy na temat właściwie diagnozy sytuacji dzisiejszej, ponieważ nie ma jeszcze projektu, nie ma jeszcze założeń tego projektu, to po prostu właściwie czekamy na to, aby ten projekt pozwolił na dyskusję. Tak jest. Tutaj Ministerstwo Rozwoju jak gdyby jest tym resortem wiodącym, który pracuje nad rozwiązaniami prawnymi. Powiem szczerze, też w dyskusji się pojawiają wypowiedzi na temat pewnych wzorców. Bardzo często pojawia się wzorzec brytyjski, gdzie te rozwiązania właśnie trzeciofilarowe rozwijają się w sposób dość szybki. Myślę, że dla naszego systemu emerytalnego ten wzorzec brytyjski nie jest najlepszym wzorcem, dlatego że na innych założeniach opiera się to bazowe zabezpieczenie emerytalne. My tam mamy do czynienia z systemem emerytur państwowych, prawda, które są bardzo niskie i które powiedzmy zaspokajają tylko elementarne potrzeby, a tym segmentem, który zapewnia zaspokojenie wyższych potrzeb są te pracownicze programy emerytalne czy plany emerytalne. Myślę, że dla nas takim dobrym przykładem państwa, w którym udało się przestawić z takiego systemu jednofilarowego państwowego ubezpieczenia emerytalnego do systemu takiego zróżnicowanego, wielofilarowego, są Czechy. Czechy właściwie w połowie lat 2000 podejmowały decyzję co do tego, czy wprowadzać otwarte fundusze emerytalne, czy nie, tak jak to miało miejsce w wielu innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, i generalnie tą drogą nie poszły, natomiast postawiły na rozwój właśnie trzeciego filaru i to się można powiedzieć, z powodzeniem odbywa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że w momencie, kiedy będziemy mieli jakieś zebrane uwagi od Państwa, minister i Pani minister z przyjemnością zapoznają się z nami, z naszymi spostrzeżeniami i uwagami.
Czy jeszcze mamy... Bardzo proszę. Szanowni, dzień dobry. Chciałam krótko zapytać o zatrudnianie cudzoziemców. Czy można się spodziewać jakichś nowych regulacji w tym zakresie, czy aktualne procedury będą dalej? W tej chwili w Sejmie jest po pierwszym, czy po drugim, po pierwszym czytaniu projekt dotyczący pracowników sezonowych i poza tą regulacją myślę, że to do końca wakacji powinno być przyjęte, czyli do końca czerwca, tak mi się wydaje, ten projekt powinien być przyjęty. Czyli drugie czytanie, jeszcze Senat i podpis prezydenta, termin wejścia w życie niektórych tych rozwiązań, to jest 1 stycznia 2018 i chyba jeszcze drugi termin i żadnych, nad żadnymi nowymi regulacjami aktualnie nie pracujemy. Mamy rynek pracownika, nie chcielibyśmy wprowadzić też takich regulacji, które mocno ograniczają tu zatrudnienie albo utrudniają, wydłużają tą drogę dojścia do zatrudnienia. Cudzoziemców mówimy tu głównie o osobach z zagranicy też wschodniej, ale też te dotychczasowe regulacje były w naszej ocenie nadmiernie liberalne. Potrzebowaliśmy więcej danych, bo prowadzenie rejestru daje nam jako rządowi też informacje, ile tych osób tam były, też szereg patologicznych zachowań. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, ile rzeczywiście z tych osób, które wjechały, pozostały na polskim rynku pracy, ile wybywało, więc chcieliśmy też mieć więcej tych informacji, ale póki co nad żadnym nowym rozwiązaniem ustawowym w moim resorcie nie są prowadzone prace. Jeżeli nie ma więcej pytań, to powiem Państwu, na co ja też czekam. Ja jestem niezwykle też ciekawa, jak 1 października, w momencie, w którym zacznie obowiązywać wiek emerytalny 60 i 65 lat, jaka będzie też sytuacja i ile osób, które nabędzie uprawnień emerytalnych, skorzysta z przejścia na emeryturę i mówię, że to, co w tej chwili prowadzi rząd, jesteśmy w trakcie rozpoczętej razem z panem prezydentem i Solidarnością wspólnej kampanii informacyjnej mówiącej o tym, że przywrócenie tego wieku emerytalnego 60-65 to jest wybór każdego z nas, który może skorzystać z tej szansy pójścia na emeryturę, ale może również pozostać i pracować dłużej. Że to nie jest przymus emerytalny, tylko też wybór. Oczywiście to prowadzenie tej akcji informacyjnej będzie rozłożone w czasie, ale swoją szeroko zakrojoną, trwającą dłużej akcję informacyjną, doradczą prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który poprzez doradców informuje też każdą osobę, ile otrzyma, jakie w jej wysokości otrzyma świadczenie emerytalne, jakie by otrzymała, gdyby pracowała tej dłużej, więc mamy tam taki kalkulator emerytalny, ale myślę, że jak rozmawia się też z tymi, którzy tworzą miejsca pracy, to mówili o tym, że jeżeli są to miejsca pracy dostosowane do warunków stanu zdrowia pracowników w różnym wieku, pracowników starszych, poczucie bezpieczeństwa pracy, ta kultura pracy jest też dla pracowników, szczególnie pracowników czasami mniej odpornych psychicznie, chociaż nie chcę mówić, że akurat starsi pracownicy są mniej odporni psychicznie, może bardziej niż młodzi, bo mają za sobą staż zatrudnienia, ale myślę, że to wszystko jest też ważne i od wielu też czynników, nie tylko od tej osobistej decyzji, na którą składa się to
nasze doświadczenie wynikające z pracy zależy, czy pracownicy będą chcieli skorzystać z dobrodziejstwa emerytalnego, czy będą chcieli być aktywni zawodowo dłużej. Ja jestem takim przykładem osoby, która mogłaby pójść na emeryturę, jeszcze nie zdążyła o tej emeryturze pomyśleć, bo nie ma czasu, ale też rozumiem, że to są nasze indywidualne wybory uwarunkowane wieloma różnymi czynnikami. Dla rynku pracy to jest też wyzwanie. 17% do tej pory pracowników nie przechodziło na emeryturę, pozostawało dłużej w pracy. W grupie tych 17%, chyba 70% stanowią kobiety i chciałabym powiedzieć, że proszę, ale to oczywiście też wynika z tego, że panowie macie to 65, przedtem 67, więc to trochę wynika z tych różnic wieku, ale też wynika w dużym stopniu z naszego stanu zdrowia, bo ciągle jest tak, że długość życia kobiet jest dłuższa i kobiety też chyba pozostają w zdrowiu, bo to jest to, co jest ważne. Nie tylko ważne jest to, że żyjemy dłużej, na czym wszystkim nam zależy, ale najbardziej też nam zależy, żeby żyć dłużej i jak najdłużej pozostawać w dobrym stanie zdrowia, szczególnie w tej samodzielności. Myślę, że praca zawodowa temu też służy. My jako strona rządowa, która wprowadzała to rozwiązanie emerytalne, mówiliśmy zawsze. Decyzje pozostają w naszych rękach, a Państwo też możecie w tych niektórych decyzjach po prostu pomóc. Proszę bardzo, tak. Czy jeszcze jakieś? No jest. Dzień dobry, Olik Berek, pracuję w Informatyce. Pani mówiła o emigracji, wyjazdu zarobkowej, który jest poważny temat. Ale ja sądzę, że dlaczego płac nie wracają? Czy jest tylko, że zarabiają więcej tam, czy są inne faktory, które ma wpływ na ich decyzje nie wrócić? Na przykład, chyba w Anglii jest lepsze opieka zdrowej, bardziej tolerancyjne społeczeństwo i tak dalej. Bo mówiąc szczerze, jak Amerykanie, my mogliśmy zarabiać więcej, jak my zostaliśmy w Stanach. My zostajemy tutaj na inne pobory. I ostatnio miałem okazję wziąć gości do Muzeum Polin, który przypominał nam, że od wieków Polska ciągała ludzi do kraju, bo był bardzo tolerancyjny kraj. Ja bym powiedział bardzo tolerancyjny niż jest teraz. I więc pytanie, czy jeżeli Polska miała lepszy obraz jako tolerancyjny kraj, na przykład jeżeli są zdarzenia jak się stało w Elk, zamiast bagatelizowania, że to są tylko takie dziwne ludzie, ale raczej mocniejsze słów czeci od na przykład prezydenta, od premiera, to czy to było pomagać ciągnąć ludzi do kraju? I drugie pytanie, pani mówiła o brak specjalistów, lekarzy i tak dalej. Chyba rząd może postanawiać o pozycji dotyczące spraw ochotców, bo oczywiście są kreatywni lekarze, pielęgniarki, różni specjaliści, które mogli do Polski i pomagać z tym brakiem specjalistów. Dziękuję. Ja chętnie odpowiem na to pytanie, chociaż nie wiem, czy ono nie jest trochę zadziorne, ale równie dobrze też opowiem, tak? Proszę Państwa, mówimy o tej emigracji, która już jest, tak? Nie o tych gwiazdach, które się dzisiaj odbywają. Jakby pytanie o to,
podtekście, czy klimat aktualny, żeby nie powiedzieć klimat polityczny, służy tym wyjazdom, to powiem, że mówimy o emigracji, która miała miejsce parę lat temu. A więc to otoczenie było zupełnie, proszę Państwa, inne. Więc jak chcemy wrócić do źródeł tego, tych przyczyn wyjazdu, to musielibyśmy wrócić do tych źródeł takich też systemowych. Pamiętając o tym, że tu była komuna i mieliśmy ten mur ograniczeń wyjazdów. Więc jak Polska stała się krajem wolnym, otwartym, demokratycznym, to dla wielu Polaków ten wyjazd był takim marzeniem. To było to okno na świat i ta ciekawość tego świata. Więc te pierwsze wyjazdy były też tym motywowane, tak? Pojechać i zobaczyć kawałek czegoś innego po tym, co było przed okresem transformacji w Polsce. Potem już jak zobaczyło się, że gdzie indziej jest inaczej, to już te przyczyny się nakładały. Pierwsze wyjazdy to były też wyjazdy na krótko, wracamy, budujemy się tu, wracamy do kraju i potem to się trochę zmieniało. Ale ta fala największej emigracji to nie były okresy rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale zostawmy nawet te przyczyny. Teraz są tam rzeczywiście lepsze warunki zarobkowania, może inna edukacja, znacznie wyższy poziom usług zdrowotnych i innych usług. Szybko się przyzwyczajamy do tych lepszych standardów, tak? Całe otoczenie dla rodziny, które w tej chwili tworzymy, czyli mówimy benefity te materialne, już nie mówię socjalne, bo one nie są socjalne czysto, one są adresowane dla ludzi bez kryterium dochodowym przy drugim dziecku, one są porównywalne, to jest ponad 100 euro, tak? Czyli to nie jest już takie świadczenie, jakie było do tej pory przez lata 70-90 zł przy kryterium dochodowym. To jest rynek pracy, rosnące wynagrodzenia. To jest ta służba zdrowia, którą próbujemy poprawić, ale tego nie da się zmienić tak błyskawicznie. Tak? To w innych dziedzinach, w innych obszarach ta duża różnica wymaga lat dochodzenia w tym standardzie, a tam ludzie ten standard już mają. Muszą wiedzieć, że jak wracają do Polski, to oni będą w tej służbie zdrowia mieli polską tą rzeczywistość, trudniejszą dostępność do rehabilitacji. To, co próbujemy poprawić, do usług specjalistycznych, dłużej czekać na operację zaćmy niż gdzie indziej. Może ta opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym też jest tu trudniejsza. Znam wiele rodzin, które miały dziecko niepełnosprawne i rzeczywistą przyczyną wyjazdu była to, że ich dziecko w innych realiach, w innym kraju będzie miało większe szanse. Więc to oczywiście, że te przyczyny są bardziej złożone. Czy przekonanie, że robimy się krajem bardziej zamkniętym? Ja nie mam takiego przekonania. No, tu w Polsce może każdy demonstrować ile chce i jak długo chce i tu nie ma żadnych ograniczeń. Proszę Państwa, ja pamiętam, jak poprzedni rząd wprowadzał wydłużenie wieku emerytalnego wbrew nie nastrojom społecznym, bo tam nastroje społeczne przy trudnych reformach no nie są sprzyjające i trzeba mieć czasami odwagę robić, ale wbrew ludziom, a jednak system emerytalny jest istotną częścią, która wymaga konsultacji społecznych, tak? To ja wtedy mówiłam tak, że gdyby w innym kraju, w tym trybie, w taki sposób, kobietom, bo mężczyznom wydłużono o 2 lata, tak? Kobietom wydłużono emerytury, to byłyby demonstracje na ulicach, w Polsce tego nie było. A w innych krajach Europy przetoczyła się fala protestów, gdzie wprowadzono zmiany w zupełnie mniejszym wymiarze, więc jakby różnie z tymi nastrojami jest, tak? Dzisiaj, ja mówię, no nie ma ograniczeń. Dla mnie jest, mamy społeczeństwo obywatelskie, które się organizuje i jest szereg programów, z których można korzystać w naszym resorcie, ze środków unijnych. No, być może to jest moja ocena, Państwa ocena jest też taka. Jeżeli chodzi o stanowisko rządu i jeżeli chodzi o uchodźców, to jest to
jasne stanowisko, które rząd miał już od samego początku. Nie jest to ani moja kompetencja, żebym mogła w ramach swoich uprawnień w tych kwestiach się wypowiadać. Mamy na względzie bezpieczeństwo kraju, ale mamy nasze propozycje i naszą kontrpropozycję, jak należy też pomagać uchodźców. I w tej kwestii się różnimy od innych krajów, ale to jest nasza taka polityka rządu, ale podpisuję się pod tym, że otoczenie jest też ważne, ale to otoczenie, te pozostałe elementy nie możemy z dnia na dzień zmienić. Natomiast główna fala emigracyjna, proszę Państwa, nie odbywa się teraz, kiedy są rządy Prawa i Sprawiedliwości. Ja pamiętam, jak w Niemczech wprowadzono pełny okres ograniczeń w dostępie do rynku pracy i jakie były obawy, że jak się otworzy niemiecki rynek pracy na polskiego pracownika, to no nie powiem, że wszyscy wyjadą z Polski. Ja mówię to jako osoba, która pochodzi z województwa przygranicznego lubuskiego, bo stamtąd ciągle jestem posłem. Byłam senatorem i trzecią kadencję jestem posłem, ale były poważne obawy. I cóż takiego się stało? Nic takiego się nie stało. Otwarto rynek po pełnym okresie ograniczeń na polskiego pracownika. Z mojego województwa ludzie wyjeżdżają do pracy, dojeżdżają na przykład do Berlina, ale wracają i śpią w Lubuskim, mają rodzinę w województwie lubuskim. Ci, co chcą, wyjadą, zostaną i wracają. Ale tu żaden dramat dla polskiego rynku się też nie wydarzył. Jest pewien problem, powiedzmy, opieki nad osobami starszymi. I rzeczywiście tu ubywa tej kadry specjalistycznej, bo jest ta duża różnica w zarobkach, bo najzwyczajniej w świecie Polacy też potrafią dobrze liczyć, więc no, jeżeli im dobrze zapłacimy, będą mogli być u siebie, musieli mieszkać, mieć tu rodzinę, no to zostaną, będą pracować tu. I ten aspekt jest dla nich kluczowy i bardzo ważny. Już jest dziesiąty. I chyba czas skończyć na dzisiejszy rozmów. Ale Jolo, dzięki za pomoc. Wiceminister Rafalska, dziękuję bardzo za czas i wartość. I mam nadzieję, że będzie szansa na dalsze dyskusje kilku tematów, że są bardzo ważne na rynek pracy i też cała gospodarka polska. Jeszcze raz w imieniu amerykańskiej Izby Handlowej dziękuję bardzo.